Za chwilę profesor Kwiast zostanie ozdobiony orderem komandorskim Orderu Świętego Stanisława. Do militacji i ozdoby dokonuje wielki mistrz orderu i pierwszy idei Świętego Stanisława. Jakżeby było prosto i społecznie korzystnie, gdyby umieć uszanować prawdę, taka jaka ona jest. I prawda sama nie jest słodka. Może być ona bolesna jak krzyż, ale wtedy ona otwiera dopiero perspektywy dla uładzenia naszych relacji i na otworzenie się na pomyślny wzrost państw i ludzi. Polska potrzebuje prawdy w celu dopełniania ludzkiej sprawiedliwości. Kiedy wyszła sprawa Katynia i Sikorski domagał się wyjaśnień, co się stało w Katyniu, Stalin zerwał stosunki z rządem na emigracji. 4 lipca 1943 roku na terytorium Wielkiej Brytanii na Gibraltarze, pozorując katastrofę lotniczą, zamordowano Polaka, premiera II Rzeczypospolitej, generała Władysława Sikorskiego. Śmierć Sikorskiego stanowiła zawsze dla nas dużą zagadkę. Ale w moim przekonaniu do tego przyczynili się nasi ówczesni alianci. Dlatego, że po dojściu do wojny Związku Radzieckiego sytuacja się radykalnie zmieniła w obozie alianckim na naszą niekorzyść. Kiedy Stalin stał się sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Ameryki. Na wniosek rodziny Churchilla przedłużono o 200 lat ujawnienie tajnego archiwum, jakie ówczesny premier Wielkiej Brytanii miał. Bo trzeba pamiętać, że także kilku członków parlamentu brytyjskiego zginęło także w tej katastrofie, w której zginął generał Sikorski w Gibraltarze. Czy Sikorskiego zamordowano po to, aby kilka miesięcy po tym politycznym morderstwie, bez wiedzy i zgody swego sojusznika, to jest rządu II Rzeczpospolitej, na konferencji w Teheranie, USA, Sowiecka Rosja i Wielka Brytania, uznały, że po II wojnie światowej Polska znajdzie się w tak zwanej strefie radzieckich wpływów? Konferencja teherańska była decydująca, która umożliwiła, prawda, Stalinowi takie postępowanie jak później, żeby stworzyć ten Komitet Lubelski i przygotować to jako rząd bez protestów ze strony aliantów. Przed wejściem do wojny Rosji Sikorski otrzymał bardzo dużo obietnic od Churchilla na przyszłość, dlatego że w tym czasie Polacy byli właściwie jedyni alianci, specjalnie po rozbiciu Francji, tak? To byli jedyni alianci, którzy byli wierni sojuszowi z Wielką Brytanią. I dlatego Churchill wówczas niewątpliwie zapewniał Sikorskiego w wielu sprawach na przyszłość, że i ziemie wschodnie będą zatrzymane i Polska dostanie odszkodowanie na zachodzie. Na pewno te rzeczy były omawiane. Niestety Sikorski właśnie nie dzielił się tym ze swoim rządem. Raczej trzymał te wszystkie rzeczy przy sobie, bo jak wiem, nie ufał wszystkim ministrom bardzo i może miał słuszność, bo kilku z tych ministrów potem poszło na współpracę, prawda, ze Stalinem. I jego teczka, którą wyłowiono, nigdy nie została zwrócona władzom polskim. A prawdopodobnie właśnie o tą teczkę chodziło. Przypuszczam, że w roku 1943 nasi zachodni alianci doszli do przekonania, że przyszły układ Europy
nie będzie, przynajmniej Europy Środkowej i Wschodniej, nie będzie dyktowany przez nich, tylko przez Związek Radziecki. I w tym leży prawdopodobnie przyczyna także katastrofy generała Sikorskiego. Bo on chciał co najmniej uratować Lwów. Bo Wilno byłoby o wiele trudniejsze. Ale Lwów wytargować by prawdopodobnie wytargował. Bo jak zginął Sikorski, nie było nikogo o podobnym pokroju politycznym, żeby go zastąpić. Bo w wojsku został zastąpiony generałem Sosnkowskim, który zdecydowanie politykiem nie był. A w rządzie został zastąpiony Mikołajczykiem. A Churchill już nie miał tego samego stosunku do Mikołajczyka, co do Sikorskiego. W praktyce zdradzieckie ustalenia dokonane w Teheranie za plecami II Rzeczypospolitej oznaczały zgodę na kolejny rozbiór Polski. Na sowiecką okupację II Rzeczypospolitej. Zdradę Polski potwierdzili w styczniu 1945 roku na Krymie pod Jałtą premier Anglii Winston Churchill, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt i dyktator Związku Radzieckiego Józef Stalin. Churchill nie miał żadnych wątpliwości co do systemu, jaki Stalin miał w Rosji. Natomiast Roosevelt uważał, jak wiemy ze wszystkich dokumentów, że uważał Stalina za szczerego demokratę. Stalin, zamiast odpowiedzieć na napaść na Polskę w 1939 i zbrodnię katyńską, dostał od Brytyjczyków i Amerykanów w istocie przyzwolenie na krwawe rozprawienie się z niedawnym sojusznikiem aliantów, aparatem państwowym i armią krajową podziemnej II Rzeczypospolitej, czwartą siłą antyhitlerowskiej koalicji po USA, Wielkiej Brytanii i sowieckiej Rosji. Dzięki temu, tuż po II wojnie światowej, Stalin mógł bezkarnie mordować kolejne tysiące Polaków. Postanowienia tych konferencji są dyktatem narzuconym. Polska niestety nie była na tych konferencjach reprezentowana. Z góry zdecydowano pewne rzeczy, tak jak w Poczdamie ostatecznie został zdecydowany, prawda, przyszły porządek w Europie. I dlatego weźmy granice, które Polska dostała po wojnie, były zdecydowane w Poczdamie. Odzyskaliśmy ziemie zachodnie, które kiedyś do nas należały przez wieki, jako rekompensatę za utratę granic na wschodzie. W zniewoleniu II Rzeczpospolitej ważną rolę odegrał generał Władysław Anders. Po pierwsze, latem 1942 roku, wbrew woli swego szefa, naczelnego wodza i premiera Polski, generała Władysława Sikorskiego, generał Władysław Anders wyprowadził do Iranu ze Związku Radzieckiego świeżo tam utworzoną polską armię. Działał tak za przyzwoleniem Stalina i na życzenie Churchilla, który tej polskiej armii potrzebował do ochrony irańskich pól naftowych. W stosunku do generała Sikorskiego była duża niesubordynacja z jego strony. Nie wiemy, jak by to było, gdyby armia Andersa została i walczyła po stronie radzieckiej. Prawdopodobnie sytuacja byłaby lepsza niż była w roku 1945 później, kiedy tylko resztki różne tworzone przez Berlinga walczyły na tym froncie, tak? Później Stalin i Churchill odegrali komedię wobec Sikorskiego. Stalin udawał obrażonego, ba, zarzucał Polakom i II Rzeczpospolitej zdradę sowieckiej Rosji, a Churchill fałszywie udawał przyjaciela polskiej sprawy. Niestety, Sikorskiemu zabrakło odwagi, by postawić Andersa przed plutonem egzekucyjnym za tę niesubordynację, na swoją i Polski zgubę. Jest duże podejrzenie, że generał Anders maczał też palce w zamachu na Sikorskiego. To był już drugi korpus tam kontrolowany przez generała Andersa, gdzie były te próby zamachu na Sikorskiego. Ponoć dziwnym zbiegiem okoliczności Sikorski został zamordowany po przekazaniu Andersowi tego właśnie planu. Planu powrotu dowodzonej przez Andersa armii do Związku Radzieckiego. Rola Andersa jest bardzo negatywna i nie zasługuje on na żadne wielkie uznanie bohatera narodowego.
sama bitwa pod Monte Cassino, która dała jemu wielką sławę, nie była konieczna. Dlatego, że Niemcy byli tam kompletnie otoczeni i było kwestia 2-3 tygodni, musieliby się poddać, bo już nie mieli żywności zupełnie. Była to tylko jego osobista decyzja, że my potrafimy to zdobyć. Chociaż nikt inny nie chciał poświęcić tyle ofiar dla zdobycia tego klasztoru. Ale w mojej ocenie z lat późniejszych to była niepotrzebna ofiara. Bo za tę ofiarę nic nie dostaliśmy. Nikt tej ofiary dobrze nie ocenił. Już po II wojnie światowej Anders nie posłuchał rządu polskiego na emigracji i wraz z generałami Mateuszem Iżyckim de Notto, Stanisławem Kopańskim i wiceadmirałem Jerzym Świrskim dnia 26 maja 1946 roku rozwiązał Armię Polską, samowolnie aprobując brytyjską decyzję zlikwidowania polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. Anders tak postąpił wbrew prezydentowi Polski Władysławowi Raczkiewiczowi i wbrew zdecydowanemu stanowisku ówczesnego rządu II Rzeczpospolitej, którym miał służyć. Komu służył Anders, prawdopodobnie doskonale o tym wiedzieli tylko on i Sowieci. Do dziś bowiem nie jest jasne, jak to się stało, że w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Starobielsku i w innych miejscach kaźni sowiecka Rosja zamordowała 25 tysięcy polskich oficerów, a Anders bezpiecznie ten kaźń przeżył, między innymi w słynnym moskiewskim więzieniu na Łubiance. Tajemnicy tej strzegą moskiewskie archiwa niedostępne w tej kwestii do dziś. Tak samo niedostępne jak londyńskie archiwa dotyczące morderstwa Sikorskiego. Zbieg to okoliczności czy pojałtańska konsekwencja sojuszu zdrajców II Rzeczpospolitej? August Zaleski przez pewien czas widział w Andersie swojego następcę, przyszłego prezydenta II Rzeczypospolitej. Zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy Anders odmówił mu współdziałania i złożenia przysięgi, że będzie działał zgodnie z polską racją stanu. Tak, bo tu chodziło głównie o to, że wyszła wtedy tak zwana sprawa Bergu, że te stronnictwa opozycyjne, jak PPS, Stronnictwo Narodowe i NIT, wysyłały różnych agentów do kraju, żeby podburzać, co rząd ówczesny i Zaleski uważali za bardzo niestosowne, dlatego że nie było żadnej sytuacji, żeby cokolwiek mogło się udać, jakikolwiek zamach czy zmiana w kraju. A więc to było tylko narażanie tych ludzi na represje, wysyłanie ich tutaj, czy próbowanie formułowania jakiegoś podziemia w kraju w tym czasie nie miało najmniejszego sensu. To był pan Białas z PPS-u, prawda, był Edward Sojka ze Stronnictwa Narodowego, którzy właśnie byli odpowiedzialni, i Żęczykowski z NIDU za prowadzenie tego wywiadu dla Rady Politycznej. Kiedy Zaleski chciał wyznaczyć Andersa następcą, w 1954 roku prosił jego, żeby dał mu zapewnienie, że ci ludzie nie wejdą do rządu, którzy byli odpowiedzialni i byli wezwani do tak zwanego Trybunału wtedy obywatelskiego i te wezwanie odrzucili, nie chcieli się wytłumaczyć ze swoich akcji. Anders odmówił, że nie może dać takiej obietnicy, że ci ludzie nie wejdą do rządu, prawda? Oto się rozbiła nominacja Andersa na następcę. Zresztą parę miesięcy później on wypowiedział posłuszeństwo i sam się zrobił tym następcą jako jeden z trzech. I dużo nie brakowało, żebym ja padł nawet, bo moi koledzy padli ofiarą tych działań. Otóż za pieniądze amerykańskie zaczęto uruchamiać na terenie Polski dawne struktury WiN-u, poakowskie, i aktywizować je, i zaczęto nam w liceach wmawiać, że przygotowujemy się do trzeciej wojny. A Anders miał przyjechać jako zwycięzca na białym koniu. Ta prowokacja odbiła się bardzo przykrymi skutkami dla wielu mojego pokolenia, bo zaufali temu, zaczęli działać i powpadali, jak nie potracili zdrowia albo życie, to połamali sobie kariery na wiele, wiele lat. A wszystkie pieniądze amerykańskie dla tych stronnic szły przez ambasadora Raczyńskiego.
1947 roku przeciwnicy legalizmu próbowali zbojkotować nominację Augusta Zaleskiego na prezydenta II Rzeczpospolitej. Kiedy im się to nie udało, próbowali Zaleskiego zmusić do ustąpienia. Gdy ten jednak trwał na swoim konstytucyjnym stanowisku, przeprowadzono zamach stanu. I w sierpniu 1954 roku generał Anders wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi Zaleskiemu. To wówczas powstał tak zwany trójgłowy prezydent, bo w zastępstwie prezydenta oni stworzyli Radę Trzech, składające się z generała Andersa, ambasadora Raczyńskiego i Tomasza Arciszewskiego. Niekonstytucyjna Rada Trzech oraz usłużni Andersowi generałowie Mateusz Iżycki-Denotte, Stanisław Kopański i wiceadmirał Jerzy Świrski zwyczajnie zdradzili II Rzeczpospolitą, wbijając Polsce nóż w plecy. Znienawidzony przez ekipę Stalina generał Kazimierz Sosnkowski tak napisał o tej Radzie Trzech. Rada Trzech, egzekutywa, stwarza stan anormalny pod względem prawnym, podważając zwierzchnie władze państwowe wymienione w ustawie konstytucyjnej. Władysław Anders, Tomasz Arciszewski i Edward Raczyński, a później niesławni ich apologeci i kontynuatorzy ze Stanisławem Ostrowskim, Kazimierzem Sabatem i Ryszardem Kaczorowskim na czele, w znakomity sposób wsparli i wspierają po dziś pojałtańską okupację II Rzeczpospolitej. W tekście pióra generała Jana Libronta pod tytułem Sukcesja prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, opublikowanym 20 lutego 1985 roku na łamach nowojorskiego życia Polonii, czytamy. Nadmienić trzeba, że ówczesny minister skarbu Jan Kwapiński, członek PPS, nie uznał Augusta Zaleskiego prezydentem i nieprawnie wycofał poważne sumy ze Skarbu Państwa i przekazał do kasy Polskiej Partii Socjalistycznej. Następnie część tych funduszy, w połączeniu z funduszami Skarbu Narodowego, państwowe pieniądze, użyto bezprawnie na zakup budynku przy 42 Empire's Gate w Londynie i zarejestrowano jako Danina Polska Limited. Firma ta, zarejestrowana jako przedsiębiorstwo prywatne, pozostała poza zasięgiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Na czele tej daniny polskiej limited stanął generał Władysław Anders z tytułem prezesa i naczelnego dyrektora. I tak użyto państwowych pieniędzy na prywatę. Był Skarb Narodowy jednolity, prawda, do 1956 roku, ale jego prezesem był generał Anders. I po tym, jak powstała Rada Polityczna i on poszedł z nimi, no to oczywiście Skarb Narodowy i budynek, którego on był też powiernikiem na Emperor's Gate, poszedł na tamtą stronę, przeciwko prezydentowi Zaleskiemu. Tych pieniędzy użyto na opanowanie polskiej prasy imigracyjnej. Prezydent Zaleski został bez możliwości wykonywania urzędu. Utracił kasę i prasę. Kasę miał Anders i współpracujący z nim zdrajcy konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Zamek został, że tak powiem, okupowany przez zwolenników generała Andersa i w tym czasie zabrano także i Skarb Narodowy. Raz w roku 56, później w roku 72. Roman Buczek w książce pod tytułem Był taki czas, wydanej w Toronto w 1981 roku, opisuje, jak generał Anders z sumy 10 milionów dolarów, danej przez Roosevelta premierowi Mikołajczykowi, przechwycił połowę. Wiemy dobrze, że pewni działacze polityczni nasi otrzymywali stale płace, głównie ze źródeł amerykańskiego wywiadu. I przez to musieli się dostosowywać do pewnych wymogów politycznych z tamtej strony, tak? A w okresie, kiedy stosunki nie były najgorsze między Związkiem Radzieckim a Ameryką, różnym czynnikom w Ameryce zależało na niezadrażnianiu sytuacji, prawda, stosunków ze Związkiem Radzieckim. Przecież to samo było, jak budowaliśmy w Londynie pomnik katyński. Że była zgoda rządu, prawda, żeby postawić ten pomnik katyński, ale w mieście nie, na cmentarzu w Gunnersbury możecie postawić. Bo chcieliśmy napisać prawdę, że ci ludzie zostali zamordowani przez NKWD, tak. Ale na to nie mogli się zgodzić, bo to drażniłoby rząd radziecki. Kiedy już o tym wiemy, stanie się jasne, dlaczego Radio Wolna Europa, finansowane przez USA,
ściślej przez CIA, dawało na swojej antenie bezkrytyczne wsparcie zdrajcom Konstytucji II Rzeczpospolitej. I dlaczego antena rzekomo wolnego radia Wolna Europa nie była trybuną dla konstytucyjnych prezydentów II Rzeczpospolitej, Augusta Zaleskiego i jego następcy Juliusza Nowiny Sokolnickiego? To ja nie chciałem mieć nic wspólnego z CIA, dlatego że widziałem, że szkody, jakie były, kiedy powstała afera Bergu. Tam był kierunek głównie na to, żeby, powiedzmy, komunizm zmienić stopniowo w socjalizm. Tą drogą, żeby prowadzić reformy tą drogą. Zdrajcy II Rzeczpospolitej pracowali też dla wywiadu amerykańskiego CIA, a ona jako agencja rządowa USA realizowała przecież ustalenia z Jałty i Poczdamu. Umowy, które przekreślały byt niepodległej Polski, utworzonej 11 listopada 1918 roku w II Rzeczpospolitej. Uważałem, że polityka nasza powinna być niezależna, że możemy być w najlepszej przyjaźni z naszymi aliantami zachodnimi, ale nie możemy brać od nich żadnych funduszy, dlatego że fundusze te uzależniają. Podczas gdy tamte ugrupowania opozycyjne brali przez długi czas różne fundusze z Ameryki czy z Anglii, prawda, na swoją działalność polityczną. I Zaleski na to bardzo zwracał uwagę. Po konferencji w Poczdamie rządy Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przestały oficjalnie uznawać rząd II Rzeczypospolitej. Chociaż Brytyjczycy pozwolili temu rządowi dalej działać w Londynie, a wiele państw utrzymywało z nim stosunki dyplomatyczne. Posiadał on bowiem własnych konsulów i ambasadorów, na przykład w Watykanie. W kilku rządach piastowałem w funkcji ministra informacji, ministra spraw wewnętrznych i spraw krajowych. I we wrześniu 1971 roku prezydent Zaleski mianował mnie następcą. W tym czasie już miał 88 lat i funkcjonował na urzędzie prezydenta przez 25 prawie lat. Konstytucyjny prezydent II Rzeczypospolitej, Juliusz Nowina Sokolnicki, rozpoczął swoje urzędowanie w warunkach otwartego buntu, kierowanego przez Stanisława Ostrowskiego. Grupa Ostrowskiego, posługując się zdezaktualizowaną nominacją prezydenta Zaleskiego, nie wpuściła Sokolnickiego do tak zwanego zamku, budynku, w którym urzędował prezydent August Zaleski. Grupa ta ukradła też niektóre insygnia władzy. Ostrowski związany był z Andersem i jego zwolennikami i samozwańczo ogłosił się prezydentem II Rzeczypospolitej, kontynuując dzieło niesławnej Rady Trzech. Niekonstytucyjnymi następcami Ostrowskiego będą później Edward Raczyński, Kazimierz Sabat i Ryszard Kaczorowski. Grupa ta pozorowała działalność na emigracji, by w istocie rozbijać polską diasporę i współdziałała z jałtańskimi okupantami na rzecz niedopuszczenia do powrotu Polski pod rządy Konstytucji z 1935 roku, do odrodzenia się II Rzeczpospolitej. W istocie, uniemożliwiając skuteczne prawnie dochodzenie odszkodowań wojennych od Berlina i Moskwy i jałtańskich sygnatariuszy kolejnego rozbioru Polski, uniemożliwiając zawarcie traktatów pokojowych z Moskwą i Berlinem. Nie odbyła się taka konferencja pokojowa, na której obydwie strony, i zwycięska, i pokonana, podpisały pokój na odpowiednich warunkach, sprecyzowanych, prawda? Takiego zdarzenia nie było. Druga Rzeczpospolita jest w stanie wojny z Niemcami i Rosją do dziś. Polski, II Rzeczpospolitej, którą napadli Hitler i Stalin w 1939 roku, nie było w 1943 roku na konferencji w Teheranie, a w 1945 roku na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. Tymczasem tylko od Niemiec Polsce należy się ponad 1000 miliardów dolarów odszkodowania za II wojnę światową. Odszkodowania od Rosji są jeszcze niepoliczone, ale to też ogromna kasa. Przeciętnemu człowiekowi wprost niewyobrażalna. Jak i niewyobrażalna dziś jest skala zniszczeń dokonanych na terytorium II Rzeczpospolitej przez Hitlera i Stalina. Legalizm opierał się na konstytucji z 1935 roku, bo tylko dzięki tej konstytucji można było uratować władze państwowe naszej, przenieść je na emigrację. Dlatego, że konstytucja przewidywała, że w czasie wojny prezydent może wyznaczyć swojego następcę. Największym osiągnięciem
naszym było stworzenie Rady Środkowoeuropejskiej, która powstała po wielu latach negocjacji z kilkoma innymi rządami migracyjnymi. I stworzyliśmy gdzieś w 1986 roku Radę Środkowej Europy, do której wchodzili poza nami także Bułgarzy, Albańczycy, Rumuni, Czechosłowacy, ich rząd imigracyjny, Estończycy. Mieliśmy 7 rządów imigracyjnych. I nasze konferencje miały zawsze miejsce w Nowym Jorku. Nawet tacy ludzie jak ówczesny wiceprezydent Bush przysyłał gratulacje nam i życzenia na te obrady. A jeszcze w roku 89 i 90 było szereg memoriałów wysłanych z tej Rady Środkowej Europy do nowo powstających rządów właśnie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Niestety, że rządy te nie podjęły tej myśli, żeby doprowadzić to, cośmy chcieli, doprowadzić do pewnej unii gospodarczej tych świeżo niepodległych państw. Uważaliśmy, że taka unia środkowo-wschodnioeuropejska, zwłaszcza gospodarcza, która by objęła i Polskę, i kraje bałtyckie, prawda, i Węgry, i Jugosławię, Rumunię, przyczyniłaby się raczej do szybszego polepszenia stanu ekonomicznego tych krajów. Ale niestety nasze memoriały nie znalazły uznania ani u rządu Walensy tutaj, ani w innych krajach. To nie zostało akceptowane przez rządy, które objęły władzę po zmianach. Politycy, urzędnicy na ciepłych posadkach tworzą swoje statka, wesoła gromadka przemawia do statka, że będzie lepiej, niedobrze mi. Weźcie, zagłuszcie i jesteście nareszcie, weźcie larum, podnieście. Niech tam zapłynie w każdej wiosce i mieście. Niech huczy, zagłusza, niech was rozrusza na XXI wiek. To jedyny lek, muza to jedyny lek na ten chaos. Co? Głośniej, żeby się zapomniało, oderwało od rzeczywistości i codzienności. Chwila zapomnienia, chwila radości. Podnieście larum. Prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki, rozwijając kontakty z Polską, stworzył rząd, w którego skład wszedł m.in. ksiądz prałat Henryk Jankowski z gdańskiej świętej Brygidy, bastionu słynnej już polskiej Solidarności. Ten czas, który był trudnym czasem, gdzie u nas był rząd komunistyczny, to można powiedzieć, że ten rząd pana prezydenta Sokolnickiego był jakimś wsparciem i duchem dla naszego narodu. Ksiądz prałat był wtedy ministrem stanu w rządzie migracyjnym, tak jak i drugi ksiądz, generał Bernard Witucki. Dobre stosunki między Wałęsą, księdzem Jankowskim i prezydentem Sokolnickim zostały podkreślone w szczególny sposób. Ksiądz prałat Henryk Jankowski i późniejszy prezydent PRL bis Lech Wałęsa przyjęli 4 lutego 1988 roku od konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowina-Sokolnickiego wielkie krzyże Orderu Polonia Restituta. I obaj otrzymali i napisali do mnie listy w tej sprawie wtedy. Wałęsa także, dziękując za otrzymanie orderu. A 8 października 1989 roku przyjęli obaj od Sokolnickiego, Jankowski i Wałęsa, ordery Orła Białego. Redakcja Free Poland, Wolna Polska z 31 października 1989 roku tak opisała to wydarzenie. Korpus dyplomatyczny był reprezentowany przez ambasadorów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch oraz konsula generalnego Chile i wikariusza generalnego Lourdes z Francji. Obecny był także wicemarszałek Sejmu pan Fischbach z małżonką. Wyglądało na to, że nie ma żadnych nieporozumień. A potem raptem zmienił front, jak przypuszczam, pod jakimiś obcymi wpływami. Kiedy Lech Wałęsa został prezydentem PRL, właśnie on zdradził konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowinę-Sokolnickiego i II Rzeczpospolitą. Najpierw w 1990 roku Wałęsa złożył przysięgę na konstytucję marionetkowej stworzonej przez Stalina Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a potem polskiej opinii publicznej przedstawił Ryszarda Kaczarowskiego jako ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej na uchodźstwie. O co poszło, że się nie dogadaliście? Trudno powiedzieć, bo
nie stawialiśmy mu ani żadnych warunków, ani niczego. Prawdopodobnie inne czynniki na to wpłynęły. Jakie prawdopodobnie? Trudno powiedzieć jakie, może obce. I to prawdopodobnie nie na niego samego, tylko na jego doradców. Lech Wałęsa jednocześnie ukrył przed opinią publiczną, że 11 listopada 1990 roku prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki sporządził akt przekazania suwerennej władzy, czyniąc Lecha Wałęsę swoim konstytucyjnym następcą, prezydentem II Rzeczpospolitej. Ja przekazałem władzę nowo wybranemu prezydentowi, bezimiennie. Bo w tym czasie, kiedy zrobiliśmy ten akt, nie było wiadomo, kto będzie wybrany tym prezydentem, prawda? Ten akt został przesłany do marszałka Senatu, który go gdzieś zgubił. I w ogóle został tylko ujawniony przez pana Urbana w nie. Ten akt nigdy nie dotarł do nowego prezydenta. Do pisma, które otrzymał Trybunał Konstytucyjny w kraju, dołączono dokument zatytułowany Sprawa legalności sukcesji na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, w którym napisano wprost. Prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki trwa na powierzonym mu stanowisku przez jego poprzednika i wytrwa do końca, aby godnie przekazać konstytucyjną władzę w ręce głowy państwa wybranej przez naród. Dowody rzeczowe. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku oraz dokument nominacyjny wydany przez prezydenta Augusta Zaleskiego z odciskiem oryginalnej pieczęci urzędowej prezydenta RP i podpisem prezydenta Zaleskiego. Kopia. Oryginał tego dokumentu będzie przedstawiony Wysokiemu Trybunałowi na jego życzenie w ustalonym terminie. Tymczasem w kraju Trybunał Konstytucyjny, Senat, Sejm i w końcu sam prezydent elekt Lech Wałęsa nie chcieli widzieć tego oryginału. I dociekać prawdy też nie chcieli. A akt przekazania suwerennej władzy potraktowano jak kukułcze jajo. Profesor Mieczysław Tyczka uznał się za niewłaściwego adresata i przekazał ten akt profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu, ówczesnemu marszałkowi Senatu PRL, który ponoć nie wiedział, co z tym dokumentem zrobić. Ta niewiedza nie przeszkadzała jednak Andrzejowi Stelmachowskiemu w tym, by dnia 22 grudnia 1990 roku zaprosić pana Lecha Wałęsę i pana Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta, do zajęcia miejsc za stołem w celu podpisania protokołu przekazania insygniów władzy prezydenckiej. Jak zapisała to Maria Pestkowska w książce pod tytułem Doczekaliśmy niepodległej. Dlaczego Lech Wałęsa zdradził II Rzeczpospolitą i Polaków? Dlaczego w kraju zwanym PRL nie przeprowadzono publicznie śledztwa na temat, kto jest oszustem? Ostatnim prezydentem jest pan Juliusz Nowina-Sokolnicki. Prezydent Zaleski przekazał panu Sokolnickiemu akt mianowania. Wystarczy zobaczyć te dokumenty. One są przekazane przez pana prezydenta Sokolnickiego do Sejmu tego w 90 roku. Myśmy mieli kontakty oczywiście z Wałęsą, z Solidarnością Walczącą. I na początku raczej Wałęsa skłaniał się do uznania nas, o czym zapewne wszyscy w kraju wiedzą. No. Dlaczego Wałęsa zdradził? Dlaczego wolał Kaczorowskiego, człowieka, który nigdy nie był zainteresowany rozliczeniem afery Bergu i ludzi winnych ograbienia Skarbu Narodowego przez grupę Andersa i Arciszewskiego? Czy pan Ryszard Kaczorowski ma prawo używać tytułu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle dokumentów, które są mi znane, w oparciu o dokumenty emigracyjne? Po prostu nie ma takiego prawa. Dlaczego Wałęsa wolał człowieka, który nie był zainteresowany powrotem Polski pod rządy Konstytucji II Rzeczypospolitej, a więc człowieka akceptującego pojałtański rozbiór Polski? Według, proszę pana, mojej wiadomości, proszę pana, że Sokolnicki jest prawdziwy. Tak zwany Kongres Stanowy Kalifornii swego czasu ustalił, że ja jestem legalnym prezydentem. I nawet mam takie oświadczenie wydane przez Kongres Stanu Kalifornia. W istocie Kaczorowski był i jest zdrajcą II Rzeczpospolitej.
to on w ogóle bardzo mało działał politycznie. To była trochę niespodzianka, kiedy on wyszedł tylko dlatego, że był kolegą szkolnym pana Sabata, prawda? A przedtem w ogóle nie brał udziału w żadnym życiu politycznym, tylko w Związku Harcerstwa. Albo on jest na usługi Moskwy, bo inaczej ja tego nie rozumiem, albo na usługi, jak powiemy, nie Niemców, to jest PRL bis. Pan Kaczorowski jest z tej linii trójgłowego prezydenta, a więc niekonstytucyjnego prezydenta. I dlatego nie mógł przekazać władzy, tylko mógł przekazać insygnia władzy prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, symbol naszej suwerenności, jest znów na zamku w swojej siedzibie. Powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej po latach tułaczki na obczyźnie. Władzę wynikającą z Konstytucji II Rzeczpospolitej chciał przekazać prezydent Sokolnicki w Wałęsie, ale tej władzy Wałęsa nie przyjął. Dlaczego? Miał pewne jakieś ale co do pana prezydenta Sokolnickiego, bo związał się raczej z nomenklaturą tu obecną w kraju. Oszukuje się po prostu społeczeństwo, bo gdyby doszło do restytucji niepodległości państwa polskiego, czyli dajemy narodowi konstytucję kwietniową i Lech Wałęsa przysięga na wierność konstytucji kwietniowej, mielibyśmy sytuację politycznie jasną, klarowną, ale pan Lech Wałęsa po prostu przysięgał na wierność Konstytucji Polski Ludowej. To była wina według mnie prezydenta Wałęsy w tym czasie, że nie zrobił nic, żeby właśnie nawrócić do konstytucji poprzedniej z 1935 roku, która właściwie nigdy nie została oficjalnie przekreślona czy zniesiona. To był jego wybór. Prawdopodobnie bym go o to zapytał chętnie. Dlaczego przyjmując ode mnie odznaczenia i zapewniając o swojej solidarności ze mną, potem zmienił zdanie i zamilkł. Dwa ordery najwyższe prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany, naród wybrał, to już jest oznaczenie. Oczywiście dostałem podwójnie, dostałem tu z klucza jako prezydent, ale dostałem też rząd londyński, też mi przyznał w swoim czasie. Od pana prezydenta Sokolnickiego? Nie pamiętam, kto był wtedy prezydentem, ale nie wiem. Chyba nie Sokolnicki, jednak ten następny. Ten, którego odbierałem insygnię. Tak mi się wydaje, ale musiałbym sprawdzić. A może o Sokolnickiego? Nie wiem. Bo Sokolnicki to był taki... Jankowski minister. No tak, ale Sokolnicki to był taki nie bardzo tolerowany tam na Zachodzie. To znaczy, ja nie wchodziłem w szczegóły, ale oni tam się jak Polonia w dużu miejscach, no ma dwóch Polaków, trzy partie polityczne, no. I dlaczego Sokolnicki nie ma urzędu, jak trzeba, nie jest uponowany? No, wie pan, no, jak mówię, dwóch Polaków, trzy partie polityczne. A czy nie jest tak, że pan prezydent też zdradził Sokolnickiego, przyjął... Nie. Został tutaj przekręt zrobiony na okrągły stół, komuniści widocznie... Prezydentowi Wałęsie bardziej tamta linia odpowiadała i przejął od tamtej właściwie tylko jakieś insygnia władzy, bo władzy nie przejął. Ludzie w Polsce są od wielu lat okłamywani. Niewątpliwie, że tak, że było to oszustwo polityczne. 31 sierpnia 1988 roku Lech Wałęsa zawarł tajne porozumienie z szefem policji politycznej, generałem Czesławem Kiszczakiem. Chodziło tutaj o podział władzy pomiędzy starą nomenklaturę Polski Ludowej, a obecną koncesjonowaną opozycję. I później Lech Wałęsa składał przysięgę na wierność konstytucji PRL. Utrzymanie ciągłości państwowej jest bardzo ważne. I gdyby doszło do tego, żeby nawet na 2 czy 3 dni powrócił prezydent z emigracji tutaj i przekazał wtedy władzę wybranemu prezydentowi po paru dniach, byłoby dostatecznie powiedzieć wtedy na Zachodzie, że państwo to jest ciągłością państwa istniejącego na obczyźnie,
a nie państwa, które wynikło po ostatniej wojnie światowej, dzięki dominacji Związku Radzieckiego. I tym sposobem byśmy mogli przekreślić wszystkie zadłużenia tamtego państwa. Ale to nie leżało także oczywiście w interesie Zachodu. To musimy z tego sobie zdać sprawę, tak. A czy nie jest to tak, że też za tym się kryje intryga obcych wywiadów? To jest bardzo możliwe. To jest więcej jak możliwe. A może tych również, którzy są zainteresowani z realizowaniem idei judeopolonii? To jest też możliwe, tak jest. Bardzo możliwe. Dlatego, że wiemy, że wielu z tych ludzi ma wpływy bardzo mocne w całym świecie. Bo tu jeszcze sobie trzeba przypomnieć bardzo istotną rzecz. Spotkanie prezydenta Gorbaczowa i Busha na Malcie. Tam również w latach 80. tam również doszło do podziału na strefę wpływów na wschód i zachód. To historyczne oszustwo, współcześnie kontynuowane już prawie 20 lat, służy przede wszystkim interesom Niemców i Rosjan. Konstytucja 1935 roku nakładała na prezydenta Rzeczypospolitej po zakończeniu wojny w okresie 3 miesięcy przeprowadzenie wolnych wyborów. A ponieważ, prawda, nie było zawartego traktatu pokojowego po wojnie z Niemcami, więc de facto stan wojny istniał. Polska nie podpisała żadnego traktatu pokojowego, ani z Niemcami, ani z Rosją. Do dzisiaj. Do dzisiaj, tak jest. Podpisując II Rzeczpospolitą pokój, trzeba by było naprawić szkody, jakie powstały po napaści na Polskę w 1939 roku. A to oznacza, przypomnijmy, tylko w przypadku Niemiec należne spadkobiercom II Rzeczpospolitej ponad 1000 miliardowe w dolarach odszkodowanie. Ponad 1000 miliardów dolarów. Od Rosjan odszkodowania są jeszcze niepoliczone, choć to też wielkie kwoty. Obecna Rzeczypospolita jest tylko kontynuacją prawną dawnego PRL-u, ale nie kontynuacją prawną Polski przedwojennej, która została napadnięta i zniszczona przez dwóch łupieżców w swoim czasie. Prezydent Sokolnicki dobrze wie, o czym mówi. Należy do tych milionów Polaków, którzy utracili majątki na skutek II wojny światowej. Na skutek zdrady II Rzeczypospolitej przez USA, Wielką Brytanię i Związek Radziecki. W Pińsku na skutek tej wojennej grabieży został dom rodzinny Sokolnickiego. Dziś tu jest Białoruś. A miałem nawet zaproszenie, żeby tam pojechać. Bo teraz jest tam w tym majątku jest szpital. I ten jest rosyjski lekarz, który napisał mnie list, zaprasza, żeby odwiedzić i tego. Ale nie widziałem specjalnego celu, żeby tam jechać. Eksterminacja. Najpierw w 1939 roku był pakt Ribbentrop-Mołotow i w 1940 zbrodnie katyńskie. Zbudowano rosyjskie i niemieckie fabryki śmierci, z największą w Auschwitz. Potem zamordowano premiera II Rzeczypospolitej Władysława Sikorskiego i zlikwidowano kierownictwa partii politycznych podziemnej Polski. Następnie były rzekomo niefortunne i pechowe, a tak naprawdę zmarnowane ofiary krwi setek tysięcy polskich patriotów spod Lenino, z Powstania Warszawskiego 1944 roku, spod Anhelm, Monte Cassino, z Natnysy i z Berlina. Sosnkowski także mówił, że w tym czasie przed Powstaniem Warszawskim utrudniano jemu komunikację w ogóle z generałem Borem i z Armią Krajową w kraju. On robił wszystko, żeby zatrzymać powstanie, dlatego że uważał, że w tych warunkach politycznych, kiedy Armia Czerwona jest blisko, prawda, Warszawy, że ta armia powstania nie poprze, a natomiast będzie chciała, żeby wszyscy zostali zlikwidowani. Przewidywania jego były dobre niestety. Wygląda na to, że do pewnego stopnia komuś zależało, może nawet, żeby doszło do powstania i do wyniszczenia. Wiemy, że Stalinowi na tym zależało, ale może komuś jeszcze na Zachodzie, prawda? Stalin jasno wiedział, że wyniszczenie tych elementów patriotycznych jest w jego interesie. Dlatego tym łatwiej narzuci system komunistyczny. I gdyby powstanie się udało i była pomoc, to inaczej byłaby sytuacja powojenna, bo wróciłby rząd emigracyjny. Po II wojnie światowej doszło do fizycznej likwidacji Armii Krajowej zgodnie z planem o nazwie Czulent.
Czulent jest potrawą żydowską. Jest to bardzo wolno gotowany, duszony gulasz przyrządzany z koszernego mięsa, spożywany w święto szabasowe. Mięso trzeba pokroić w grubą kostkę, posolić, posypać pieprzem, papryką i mąką. Rozgrzać w rondlu olej, zrumienić drobno pokrojoną cebulę wraz z mięsem. Dodać fasolę i opłukaną kaszę bądź kartofle. Zalać wodą i dusić pod przykryciem na małym ogniu. Nie mieszać, lecz wstrząsać garnuszkiem. Podawać gorące. Plan Czulent sowiecka Rosja wykonała z nadmiarem, mordując 350 tysięcy Polaków. Plan ten ujawnił na emigracji Stefan Korboński, były szef kierownictwa walki cywilnej, w swojej książce pod tytułem Na rozkaz Kremla. Zła pasa narodu polskiego? Nie, to eksterminacja. To konsekwencja niemiecko-rosyjskiej napaści w 1939 roku na Polskę, zdrady Polski przez fałszywych sojuszników i konsekwencja rozbioru Polski. Ziemię na wschód od Bugu wcielono wprost do Związku Radzieckiego, a resztę nazwano PRL, chociaż była to stalinowska republika z marionetkowym rządem. Aby utworzyć marionetkową PRL, niezbędne było ludobójstwo Polaków dokonane przez Stalina i usłużnych temu katu, Bermanom, Szechterom, Stolzmanom i innym bezimiennym dziś mordercom schowanym za parawanem PRL-bis. Z instrukcją Żyda Jakuba Bermana, wygłoszoną w kwietniu 1946 roku w Wałbrzychu na tajnym posiedzeniu Centralnego Komitetu Żydów Polskich, instrukcją nakazującą uciążliwych krajowców, czyli patriotów Polaków, oskarżać o antysemityzm, nie tłumacząc o co chodzi, i likwidować sytuacyjnie, inscenizując samobójstwa czy też nieszczęśliwe wypadki. Dlaczego? Bo jak to ujął Jakub Berman, wówczas postać numer dwa w marionetkowym sowieckim PRL-u, Żydzi mają okazję do ujęcia w swe ręce całości życia państwowego w Polsce. Kwestia żydowska jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować chociaż jedno polskie pokolenie. Koniec cytatu. Wychowywali, mordując i fałszując historię. To była okupacja, ale pod płaszczykiem wyzwolenia. Do marionetkowego PRL-u nie mogła wrócić moja babcia, Alicja Kisielnicka, ponieważ czekał tam na nią zaocznie wydany wyrok śmierci. Za co? Tylko za to, że uratowała polskie sieroty wywiezione z Rosji Sowieckiej i znalazła im rodziny. Podczas ewakuacji armii Andersa z Kazachstanu do Persji był problem, w jaki sposób wywieźć te polskie sieroty z sowieckiej Rosji. Kobiet niezamężnych i sierot nie wypuszczano z armii Andersa. Dlatego też babcia została wyposażona w fikcyjne dokumenty, że jest żoną podoficera i że wyjeżdża do Persji wraz z 18 swoich dzieci. Była w takim wieku, że mogła te dzieci mieć. W II wojnie światowej zginęło ponad 6 milionów Polaków, w tym około 3 miliony żydowskiego pochodzenia. Za ludobójstwo to Niemcy i Rosja do dziś Polakom i II Rzeczpospolitej nie zapłaciły. A rany pozostałe są straszne. I pod względem materialnym i moralnym i trzeba leczyć przede wszystkim nas wszystkich duchowo. Moich kolegów z szarych szeregów większości rozstrzelano. W Colchester w Anglii dnia 15 października 2004 roku konstytucyjny prezydent II Rzeczypospolitej na uchodźstwie Juliusz Nowina-Sokolnicki wydał oświadczenie, w którym między innymi czytamy: z wielką radością przyjąłem uchwałę Sejmu, który bez choćby jednego głosu sprzeciwu zobowiązał rząd polski do wyliczenia strat, jakie poniosła Polska na skutek napaści dokonanej przez hitlerowskie Niemcy 1 września 1939 roku. Chodzi bowiem o ponad bilion dolarów dla wyniszczonej biologicznie i zniszczonej ekonomicznie naszej ojczyzny. O pieniądze, które pozwolą nam rozwiązać pilne potrzeby socjalne, edukacyjne i inwestycyjne. A żeby skutecznie prawnie dochodzić odszkodowań, powinniśmy mieć ciągłość prawną Rzeczypospolitej z lat 1918-1939.
Obecna Polska jest prawnie sukcesorem PRL, a nie II Rzeczypospolitej. Polska, będąc dziś w Unii Europejskiej, ma zawsze prawo odwołać się do Międzynarodowego Trybunału w Strasburgu. Tak, po uchwale Sejmu, jaki był w sprawie odszkodowań należnych Polsce, ja napisałem ten list, w którym zwróciłem uwagę na to, że właściwie Polska nie otrzymała żadnych odszkodowań od Niemiec, a także żadnych odszkodowań od Rosji. Ja zwróciłem także uwagę, jeśli chodzi o Ukrainę, bo przecież Ukraina nie otrzymała żadnych odszkodowań też od Niemców za zniszczenia wojenne, które były kolosalne, bo przecież cały teren Ukrainy był teatrem wojny, tak? A także mogłoby im się należeć od Rosji odszkodowanie za głód w latach 30. Oświadczenie w tak żywotnej dla Polaków i II Rzeczpospolitej sprawie zostało przekazane wszystkim liczącym się w PRL bis polskojęzycznym mediom. Otrzymały go wszystkie telewizje, dzienniki, tygodniki. Oświadczenie to otrzymali też liderzy wszystkich partii politycznych w PRL bis. Dokument ten opublikował tylko niskonakładowy tygodnik Tylko Polska i internetowe Bo Tutaj. Ale czy nasze rządy w przyszłości będą mogły to poruszyć, będą zdolne, czy będą chciały to poruszyć? Bo gdybyśmy przewrócili konstytucję z kwietnia 1935 roku, to automatycznie sprawa by musiała być poruszona. Sejmowa uchwała dotycząca strat wojennych nie została do dziś zrealizowana. Ówczesny premier PRL bis Marek Belka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oświadczył wprost, że tego nie zrobi. Po Marku Belce premierami PRL bis byli Kazimierz Marcinkiewicz i Jarosław Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości i Donald Tusk z Platformy Obywatelskiej. Oni także w tej sprawie nabrali wody w usta. Pokój z Niemcami nigdy nie był zawarty. Nawet brat Jarosława, bliźniak, Lech Kaczyński, milczy, chociaż gdy był prezydentem Warszawy, straszył Niemcy, że wystawi im rachunek za zniszczenie Warszawy w czasie II wojny światowej. Teraz, gdy Lech jest już trzeci rok prezydentem PRL bis, milczy w tej sprawie, tak jak milczeli od 90 roku jego poprzednicy: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski. Agenci wpływu Niemiec i Rosji, czy prezydenci wolnej Polski? Nie, ale właśnie tu trzeba mieć to takie pewne wyczucie, bo tu trzeba wiedzieć co, kiedy i do kogo można. Mazowiecki ma swoją grubą kreskę, zrobioną przeze mnie biało-czerwoną farbą. Michnik ma swojego niosłyka, bo się wdrapał po moich plecach i teraz sobie tam pisze co chce. Jaruzelski ma emeryturkę dzięki mnie. Komunizm, jak to najnowsza historia, obalili sami komuniści. Ale jak to komuniści? To przecież pan stworzył Solidarność, to pan przeskoczył przez płot. I tylko sobie nogę skręciłem. Jeszcze długi mam, bo żeśmy meble na raty wzięli. Zdobnictwo w tym konkretnym mieczu, mieczu koronacyjnym, jest bardzo skomplikowane ze względu na ilość detali, powtarzające się formy architektoniczne w formie liści akantu, głowy orła, panoplia malutkie świętego Mikołaja, świętego Stanisława. Okucia są repusowane. Następnie złocone złotem 24-karatowym, położona jest granatowa emalia, która nawiązuje do tak jakby trzonu głowicy, która występuje w formie tego miecza. Oryginał miecza znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. Order świętego Stanisława, jak wiemy, był historycznym orderem w Polsce przed rozbiorem. Potem został przejęty przez carów rosyjskich i podzielony na wiele klas i był nadawany w Rosji. Order ten nie był wznowiony w roku 1918 i został zastąpiony Orderem Odrodzenia Polski. Wskrzesiłem Order Świętego Stanisława, sądząc, że jest to bardzo pożyteczna instytucja. Jako instytucja jednakże nie tylko czysto polska, bo mieliśmy dosyć polskich orderów, ale jako instytucja międzynarodowa, którą możemy nagrodzić ludzi, którzy byli dla nas bardzo przyjaźni, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Książę Juliusz Nowina-Sokolnicki, oszukany i opuszczony, okradziony z urzędu i zaszczytów prezydenta II Rzeczpospolitej, nie poddał się.
Po 1990 roku, wykorzystując swoje doskonałe kontakty na świecie, w tym przede wszystkim z generalicją dowodzącą wojskami NATO, skoncentrował się na uaktywnieniu działalności Orderu Świętego Stanisława. Nasza wielka kapituła uznała w 90 roku, że powinien zostać odłączony od odznaczeń państwowych. I jeszcze jako prezydent na wygnaniu podpisałem to odłączenie od odznaczeń państwowych. Bo właściwie, żeby właśnie utrzymać ten order jako raczej order o charakterze humanitarnym, charytatywnym, ale międzynarodowym. A po drugie, z tego co się orientowałem i jakie mieliśmy możliwości kontaktów z krajem, że nie było wielkiego widoku, żeby order ten w kraju został wznowiony. Amerykańscy generałowie prezydenta Sokolnickiego nie zawiedli. Mamy w orderze około 30 generałów. Niestety dużo z nich już jest mocno starszych wiekiem, emerytowanych. Jak generał Westmoreland, który był swego czasu szefem sztabu i dowódcą przedtem wojsk amerykańskich we Wietnamie. Bardzo zasłużony człowiek dla Ameryki i w ogóle zachodniej Europy. Drugi generał Sinius też, który był kiedyś prezesem NATO. Przez szereg lat, a potem ambasadorem nadzwyczajnym Stanów Zjednoczonych, który objeżdżał różne kraje w misjach, jakie mu prezydenci powierzali, prawda. Jest to order według klasyfikacji drugi order po orderze Orła Białego. Rangę ma, mimo że nie jest reaktywowany przez obecne, prawda, władze, ale ma swoją wymowę, ma bardzo, bardzo wysoką i jest bardzo ceniony na całym świecie. Nadają ordery za zasługi. Natomiast order świętego Stanisława ma w swojej dewizie hasło nagradzając zachęca, a więc daje w nagrodę order, ale zobowiązuje do czegoś, zobowiązuje do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Order został założony przez króla Stanisława Augusta i dlatego powinien być zawsze z koroną. Pierwszych 100 kawalerów tego orderu, który król mianował, wszyscy byli zobowiązani do utrzymania Biblioteki Królewskiej i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Tu widzimy, jest płaszcz orderu świętego Stanisława. Na tym płaszczu jest kołnierz orderu, który nosi wielki mistrz i członkowie wielkiej kapituły orderu. W środku mamy dwa rodzaje złotej gwiazdy orderu, która przysługuje kawalerom pierwszej klasy. W kołnierzu, poza samym orderem, który jest właściwie orderem piątej klasy, są oczywiście orły polskie, ale z czasów właśnie króla Stanisława Augusta, jakie były wówczas, oraz premiando incitat, czyli powiedzmy nagroda zachęca. To, co było wyryte na naszych pierwszych orderach świętego Stanisława w XVIII wieku. Order ten znikł po 1795. Był wznowiony przez Fryderyka Augusta jako księcia warszawskiego i istniał w tej formie do roku 1814. Potem znów został wznowiony w Królestwie Polskim przez Aleksandra I. W tym czasie została założona taka tradycja, że ktokolwiek otrzymywał pierwszą klasę orderu świętego Stanisława, automatycznie otrzymywał nobilitację w Cesarstwie Rosyjskim, że był wpisany do ksiąg szlachty. Wszystko, co dzieje się w czasie, wraz z czasem przechodzi do pamięci, a przejdzie do potomnych, zachowany jest na dość.
Chcę to na wieczną rzeczy pamiątkę, my książę Juliusz Nowina Sokolnicki, wielki mistrz suwerennego orderu świętego Stanisława, oznajmiamy wszystkim, komu o tym wiedzieć należy, iż przed dzień święta świętego Hipolita, patrona polskich przedsiębiorców, w kościele ojców franciszkanów na wzgórzu Przemysława w Poznaniu w czasie uroczystej mszy świętej zostanie poświęcona wierna kopia miecza ceremonialnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która służyć będzie do pasowania nowych kawalerów orderu. Poświęcenia dokona ksiądz Lucjan Pańkowski, kapelan kawalerów damy orderu świętego Stanisława w Polsce. Dzieje się to 925. rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego ze Szczepanowa, pierwszego polskiego świętego i patrona Polski, i w 239. rocznicę ustanowienia przez króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego orderu świętego Stanisława z dewizą premiando incitat. I w 25. rocznicę reaktywowania tego orderu przez prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Juliusza Krawiewinowina Sokolnickiego podczas uroczystej inwestytury w Poznaniu, po której nastąpi pasowanie na kawalerów orderu i przyodzianie płaszczem rycerskim będącym symbolem służby dla narodu zgodnie z kodeksem kawalerów orderu. Panie Boże nasz, błogosław tym wszystkim, którzy będą pasowani tym mieczem do grona dam i kawalerów orderu świętego Stanisława Męczennika, pierwszego świętego polskiego. Niech pobudza ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie i bliźnim coraz lepiej służyli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, Twe słowo umacnia wszystko, zlej swe błogosławieństwo na ten miecz. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W nas jest jakaś fascynacja tym, co było poprzednio, to znaczy dworem, to znaczy całym majestatem króla czy całego dworu, i to jest człowieku bardzo głęboko. Sądzę, że szczególnie obecnie, kiedy jest wielka deprecjonizacja różnych zawodów, różnych postaw ludzi, to szukanie czegoś, co byłoby może niedoskonałe, ale znacznie lepsze od tego, co jest istotne. Zawiedliśmy się na wielu różnych płaszczyznach, na politykach, na członkach naszego parlamentu, na autorytetach. Wielki mistrz Juliusz Nowina Sokolnicki stworzył imponującą organizację. W 1999 roku stany Maryland i Columbia w USA ustanowiły dzień 20 listopada Dniem Orderu Świętego Stanisława. The popularity of the order, I think, is because it tries to get in and work with humanitarian projects in areas that our local government or federal government don't come in and support. So if there are orphanages, if there's areas of need that are not supported by the government, well, then we come in and work with them. And of course, we've had a long and historically a good relationship with Poland, so our ability to come in and work with the young people and the help with the hospitals here in Poland is very important to us. Działamy we wszystkich stronach prawie świata.
Mamy ponad 15 przeoratów w Stanach Ameryki. W każdym stanie, gdzie order istnieje, jest osobny przeorat. Mamy przeoraty w Australii, w Nowej Zelandii, w Japonii. Order Świętego Stanisława działa w 30 krajach, skupiając 1500 aktywnych dam i kawalerów. Od 1990 roku przeprowadzono ponad 100 inwestytur, uroczystości, w czasie których przyjmuje się kawalerów i damy w poczet członków orderu. Współpracuje on też z innymi orderami. Z orderem Świętego Lazarza, z templariuszami oczywiście, we Włoszech także z suwerennym orderem papieskim, maltańskim. Ja też mam osobiście duże kontakty ze Świętym Łazarzem, bo przez lata byłem też delegatem na Polskę orderu Świętego Łazarza i mam ich wielki krzyż, prawda, od księcia Franciszka de Bourbon, który jest wielkim mistrzem orderu Świętego Łazarza w Hiszpanii. W książce Ryszarda Komorowskiego zatytułowanej Kawalerowie i damy orderu Świętego Stanisława czytamy: za sprawą orderu przekazano do Polski 30 amerykańskich ambulansów wojskowych ze sprzętem medycznym pochodzącym z baz amerykańskich w Niemczech. Order pomaga szpitalowi AK w Warszawie, dzieciom niedorozwiniętym umysłowo w Toruniu i domowi dziecka Fundacji Surajder w Warszawie. My objeździli za 4 lata 168 internatów. В прошлом году мы ввели стипендии в лицее при Академии МВД, мы ввели стипендии в лицее Багуна при Министерстве обороны, ввели стипендии в авиационном университете. Ну вот за 4 года мы смогли аккумулировать на своем счете около 2 миллионов гривен, и все 2 миллиона гривен мы потратили на копейки на интернаты. Розроблена сумісна програма допомоги ліцеїстам, які потребують соціального захисту, а це сироти, напівсироти, батьки-інваліди, а також батьки, які загинули при виконанні службових обов'язків і показують зразок в навчанні і військовій дисципліні. Ми зараз робимо для Мексику речі для молодих дітей, що не мають до їдзення. I co nie mają dom i nie mają rodziny i są na ulicy. W naszej komandorii zagłębiowskiej zająłem się osobiście przypadkiem chłopaka 21-letniego, który od urodzenia nie chodzi. Jestem kawalerem orderu Świętego Stanisława i to ze szczególnego powodu. Otóż mieszkając w Niemczech tworzę internetowe Radio Polonii Świata. Dla wszystkich Polaków, którzy nie wstydzą się mówić w swoim języku ojczystym, nawet jeżeli to czynią skrycie. Order zobowiązuje jednocześnie do tego, żeby być lepszym, żeby pomagać jeszcze więcej niż się pomagało. Jeśli my za te lata pomogli сегодня более 25 тысяч детей, у которых многие сироты, правда, но все равно есть какие-то родственники, все про нас знают как нормальную, порядочную организацию. Jest dla mnie niezwykle przyjemnie zobaczyć, jak wzrasta w siłę order Świętego Stanisława. Ten order zrzesza ludzi wielu narodowości, ale w samym sobie również krzewi ideę dawnej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, gdzie ludzie żyli bardzo szczęśliwie, gdzie praktycznie nie było żadnej emigracji. Z racji inwestytury w Waszyngtonie mieliśmy list z życzeniami od Clintona, prawda, powodzenia w dalszego w pracy charytatywnej. Także od gubernatorów Maryland i Virginii i burmistrza Waszyngtonu. List prezydenta USA Billa Clintona do orderu Świętego Stanisława był dyplomatyczną odpowiedzią na intrygi, jakie pojawiły się wokół jego działalności. Pod koniec XX wieku organizacje orderu Świętego Stanisława na terytorium polskiego PRL-BIS wielki mistrz powierzył panu Stanisławowi Iwańczakowi. Ale niestety ponad 2,5 roku nie zrobił nic dla rozbudowania orderu. Ja zwolniłem Iwańczaka z tej funkcji przeora na Polskę, prawda? A po paru miesiącach się okazało, że Iwańczak porozumiał się z doktorem Dworakiem w Kalifornii, który też ze mną kiedyś współpracował
prawda, i był członkiem przedtem Rady Narodowej Amerykańskiego Oddziału, ale miał wielkie ambicje zawsze, chciał być zawsze przewodzić wszędzie. Więc oczywiście Iwańczyk go zaprosił, żeby został 9. wielkim mistrzem orderu i wtedy oni napisali do mnie list, że jestem zdetronizowany z tej pozycji, prawda. Na przestrzeni 4 lat było podjęte 5 prób uzurpacji przez różnych ludzi. Stanisław Iwańczak napisał zwyczajny donos na Sokolnickiego, zaadresowany do amerykańskiego Pentagonu. On napisał doniesienie na order do rządu Stanów Zjednoczonych, które, prawda, oni dokładnie zbadali i myśmy dostali wyjaśnienie, dlaczego oni badali i stwierdzili, że nie ma nic przeciwko orderowi. Wręcz przeciwnie, że nasza działalność w Stanach Zjednoczonych jest pozytywna. W donosie tym Iwańczak twierdził, że Sokolnicki nie jest prezydentem Polski i że nie jest on wielkim mistrzem orderu świętego Stanisława i dlatego zwyczajnie ośmiesza amerykańską generalicję, odznaczając generałów orderem świętego Stanisława. Iwańczak to jest osobistość mała, która się zbuntowała, bo chciał być sam, prawda? Dziś został zupełnie osamotniony. Ja wiem, że on pisze cały czas listy, różne donosy do hierarchów kościelnych. The Grand Master repeatedly wrote him, and because I got copies of the letters that were sent, and asking what is going on, what is going on. And then Mr. Iwańczyk met Dr. Dvorak. And Dr. Dvorak has an ego that is too big for Jasnogóra. Po 2-3 latach Iwańczak pozbył się Dvoraka i zaprosił na to stanowisko profesora Kwiatkowskiego, kustosza muzeum w Łazienkach, prawda, który do tej pory funkcjonuje w tej pozycji. W 2002 roku w orderze uaktywnił się fałszywy biskup, przedstawiający się jako Lou Carlson z USA. Always loved Poland. Now see an opportunity for a strong relationship to be built between the United States and Poland that will strengthen Poland in its position here in Europe, economically, politically, and militarily. Poland is a large enough country physically to be very important militarily in Europe. Zniknął, kiedy został rozszyfrowany na inwestyturze w Częstochowie w 2003 roku. Order świętego Stanisława przez pewnych hierarchów i kościelnych, a także w pewnych kręgach zbliżonych do rządowych, nie wiem dlaczego, jest określany jako rodzaj masonerii, co jest zupełnym nieporozumieniem. Order jako masońską organizację najsilniej zaatakowano na Ukrainie. Na pierwszych stronach w poczytnych dziennikach porównano Sokolnickiego nawet do SS-mana, wykorzystując fakt, że skrót od słów Światoj Stanisław, Święty Stanisław brzmi SS. Близько 4 років тому голова соцпартії та нинішній спікер Верховної Ради Олександр Мороз зробив сенсаційну заяву. 300 вищих керівників української держави є масонами. А насправді йшлося про кавалерів ордену Святого Станіславу. Близько 300 вищих керівників держави входять до масонської ложі ордену Святого Станіслава. Це орден або масонська ложа із своїми, ну, скажімо так, основоположними органами знаходиться за кордоном. Ми к этому нормально отнеслись, ми считаем даже это как реклама, когда группа в составе Мороза, Тимошенко, Симоненко объявила орден в связях с масонством. Это не имело под собой никакого основания. Это им нужно было как просто политический демарш, чтобы привлечь к себе внимание. Я думаю, и факты говорят о том, что мы от этого только выиграли. Потому что сразу после этого заявления 58 стран вышли на нас, сайт в интернете. Каждый день 5-6 тысяч человек входило на сайт. То есть, грубо говоря, они нам дали бесплатную рекламу.
Першими лицарями-ордононосцями, окрім Леоніда Кравчука, стали тодішній прем'єр Валерій Пустовойтенко, головний податківець Микола Азаров, шеф СБУ Володимир Радченко, генерал Леонід Деркач. Кавалер-дамами не забарилася стати перша леді Людмила Кучма, її подруга Валентина Довженко, депутатка Раїса Богатирьова. З ордеру на Україні і в Росії учиняно бізнес. Między innymi з тих поводів Великий Містр odwołał w 2004 roku Pawła Wiałowa z funkcji przeora Ukrainy. Bo nadużywał, zawierał układy z różnymi organizacjami, na których figurował mój podpis i pieczęć, ale nie powiadomiano mnie o tym. Więc dlatego go zwolniłem, bo jednakże takich praktyk nie można robić. Dla tego, żeby orden существował, a jeśli być точnym, żeby on progresował, і завойовував позиції, орден має змінити пріоритети. Не залишатися нейтральним, незалежним структурою саме по собі. Значить, орден має, по моєму мненню, з моєї точки зору, обрести політичний характер. Тобто, він має боротися за власть. Зміни, моїм зданням, були конечні, тому що орден на Україні був занадто зв'язаний з однією групою людей. І виглядало на те, що цілковіче попіра działalność polityczną pewnej grupy ludzi na czele stojących na Ukrainie, a w samej zasadzie order musi być apolityczny. Nie zajmować się stać z dala od polityki. A w wielu wypadkach odbierano to, że order całkowicie jest podporą, powiedzmy, istniejącego na Ukrainie układu sił. Paweł Wiałow, on odsiedlił się od kapitula центрального офіса в Англії, зареєстрував даний пріорат святого Станіслава в Україні, і виникли деякі проблеми. На додаток оказалося, що на Україні постсовєтська номенклатура пробувала прийняти цілковиту контроль над ордером, ігноруючи аристократію. Сама велика проблема – це то, что немножко испачкано имя ордена, начиная с 99-2000 года, вошли в этот орден частично люди, недостойные быть в этом ордене, да. И хотелось бы приложить максимум усилий для того, чтобы очистить это имя. Aby na Ukrainie arystokraci mogli zaistnieć w orderze świętego Stanisława, jego wielki mistrz Juliusz Nowina-Sokolnicki użył podstępu. Przed wizytą papieża Jana Pawła II w Kijowie w 2001 roku Michał Karaczewski-Wołk, wielki książę Kijowa, Czernichowa i Karaczewa, został przedstawicielem komandorii mazowieckiej na Ukrainie, po czym rozpoznał tam sytuację i pozyskał arystokratów do orderu. Dla mnie było wielką czcią получить орден Станислава по той причине, что это орден того государства, которое я считаю самым близким для Украины. Почему я в ордене святого Станислава? Это и есть попытка объединения наций, объединения украинцев и всех интеллигенций, которые существуют. Все-таки Украина была где-то 70 лет под коммунистической партией, которая все-таки потеряла свою интеллигенцию, где-то ее растворила. Поэтому это есть просто шанс для того, чтобы объединить их. Для того, чтобы орден функционировал как политическая, как структура, которая может влиять на политику, орден обязан быть обеспечен финансово самостоятельными средствами. Поэтому, чтобы орден мог функционировать и мог обеспечить сам себя деньгами, внутри ордена при помощи его членов, приората, должна быть создана мощная экономическая структура. Я на себя беру такую миссию, и в ордене я гарантирую, что мы организуем очень быстро изменения. Орест Лосик не сдолжил сделать порядку вśród дам и кавалеров на Украине. Дивно się стало, что został zabity wraz z żoną в випадку самоходовим. To zawsze można mieć pewne wątpliwości, jak to się stało, prawda? Bo wiedzieliśmy przedtem, że były różne wypadki też. Niektórzy twierdzą, że z Orestem Łosikiem zginęło także 300 tysięcy dolarów, jakie udało się pozyskać na działalność orderu.
своем знаменитом словаре кавалер ордена святого Станислава Владимир Иванович Даль дает такое определение этих наград. Орден в сословии кавалеров одного орденского знака, вначале носимого как знак братства, а ныне жалуемого государями за отличие и заслуги. В России створено империалистичный визерунок ордеру. Z propagandowej płyty wyprodukowanej i rozpowszechnianej przez rosyjski przeorat Orderu Świętego Stanisława wynika bzdura, że II wojnę światową wygrał Order Świętego Stanisława. Kłamie się tam też, że Order wskrzesili kombatanci II wojny światowej. Jeśli chodzi o tę płytę, to jest niewątpliwie wszystko przedstawione bardzo z punktu rosyjskiego. Tylko mała zmianka jest tam, że Order zaczął się od króla Stanisława Augusta. Potem wszystkie insygnia, które się pokazuje, to są rosyjskie, tak. Pokazuje się carów, ale ja mam wrażenie, że cały sposób ujęcia tego filmu jest raczej bardzo szowinistycznie rosyjski, pokazujący, prawda, inwestytury nie w kościołach, a inwestytury tylko w hotelach. Właściwie tam mogłyby się też odmyć inwestytury w cerkwiach prawosławnych. Bo takie się odbywały na Ukrainie. Cały order przedstawiony tam wygląda na to, że jest to tylko nagroda dla pewnych ludzi, że ci ludzie nie składają żadnych ofert pieniężnych na cele charytatywne, tylko po prostu otrzymują to jako nagrodę. Польща, которая вступила в Европейский Союз сегодня, и надо понять, что орден Святого Станислава – это для нее такое же богатство, как для России нефть и газ. Потому что и в Европе, во всей Объединенной Европе, эту работу по обозначению людей достойных, это очень актуально. Европа хочет стать единой державой, хочет принять Конституцию. Международной награды на сегодняшний момент Европа не имеет. С историческими корнями, с рыцарскими традициями. Польше повезло. Отримал от него досить дивно пропозицию имейлем. Że możemy bardzo dużo zarobić, o ile dodamy do orderu świętego Stanisława na górze 25 gwiazd wspólnoty europejskiej. I wtedy zrobimy z tego order wspólnoty europejskiej i będziemy robić inwestytury co miesiąca. No, ja odpowiedziałem na to, że to jest wręcz niemożliwe, dlatego że order nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. I to byłoby oszustwem promować coś, co nie ma nic, nie jest orderem Unii Europejskiej. Когда элита обозначена, когда элита знает друг друга, можно налаживать контакты, это сглаживает противоречия, это развивает бизнес, это очень полезно. Вы имеете большое богатство. Witam bardzo wszystkich serdecznie na koncercie Młodzieżowo-Orkiestry Dęte z Sierakowa Wielkopolskiego. Koncercie, które dedykowane jest specjalnie dla pana prezydenta Polski, pana Juliusza Nowina-Sokolnickiego oraz jego żony Avril. Chcieliśmy oddać w ten sposób cześć jemu, podziękować za wielki trud i wysiłek, który włożył nie w tamtych czasach, ale chyba teraz, ponieważ myślę, że bardzo dużo pracy realizuje teraz, próbując łączyć ludzi na całym świecie wokół idei pomagania sobie. Sprzedałem dom w Londynie w latach 80. I potem zdecydowałem się przenieść się na prowincję. Częściowo dlatego, że przez sprzedaż w Londynie i kupienie czegoś na prowincji miałem możliwość zaoszczędzenia dość dużo pieniędzy na działalność polityczną. Dlatego głównie zdecydowałem wtedy przenieść się z Londynu na prowincję. Pierw byłem w Broadstairs, a potem przyjechałem tutaj do Colchester. Jest to najstarsze miasto w Anglii, dlatego że tu była kiedyś siedziba rzymskiego gubernatora. Zaraz po zdobyciu Anglii przez Rzymian w 1943 roku
za cesarza Klaudiusza. Tu była pierwsza siedziba gubernatora rzymskiego. I tu, w tym miejscu, gdzie mamy dzisiaj normandzki zamek w Colchester, stała świątynia cesarza Klaudiusza, która oczywiście potem się rozpadła kompletnie i prawie że została rozebrana po odejściu Rzymian z tego kraju. I dopiero Normanowie na podstawie tych ruin tej świątyni zbudowali zamek obronny. W centrum Colchester znajduje się Hotel George, w którym od lat bardzo szanują Juliusza Nowina Sokolnickiego jako prezydenta Polski na uchodźstwie i wielkiego mistrza Orderu Świętego Stanisława. Order ma także złoty i srebrny krzyż zasługi, który można nadać albo ludziom, albo instytucjom, którzy nie należą do orderu, ale wyświadczają usługi dla orderu. Między innymi ten hotel parę lat temu otrzymał od nas srebrny krzyż zasługi. Ladies and gentlemen, we have here very important guest. Who is here? Prince Michael Karaczewski-Wolf, descendant of the House of Rurik, and now chairman of the Ukrainian nobility. Prince Michael represents the dynasty that started ruling in Russia and in Ukraine in what was then called the Rus, from the year 806. But we are lucky to have Prince Michael here, and Princess Danuta, his wife, and we will hear also a few words from Prince Michael. The appointment from Prince Michael to be member of the Grand Majesty of the Order. Мы будем делать все, чтобы никогда и нигде не можно было сказать извините. Княгиня Данута попросила меня защитить большую славу для нашего графа Сокольницкого. Я дал орден справедливости. Wielkim wydarzeniem była inwestytura w belgijskim Mechelen. Zbiegła się ona z 85. urodzinami 8. wielkiego mistrza w historii Orderu Świętego Stanisława. Jeszcze nie czuję się najgorzej. Wypadek tylko ten jest, że moje nogi odmawiają posłuszeństwa skutkiem pewnych skrzepów. Więc z chodzeniem jest trochę gorzej, ale pod każdym innym względem nie jest najgorzej. Każdy człowiek w starszym wieku, o ile nie ma jeszcze zamiar osiągnąć coś w życiu, to bardzo szybko się starzeje. Trzeba mieć jeszcze wizję na przyszłość, co się chce osiągnąć. I ja mam nadzieję, że jeszcze w ciągu następnych paru lat będę funkcjonował jako wielki mistrz orderu, dlatego że idziemy dobrze naprzód, ale musimy iść więcej naprzód. I.
to his legally appointed heirs and successors, and to the senior officers of the order. Kavaler Doms został mianowany Lieutenant Grand Master, to znaczy zastępca wielkiego mistrza. Czyli jest na drugim miejscu w orderze. Pawło Wiałow był już w 2004 roku odwołany przez Juliusza Nowina Sokolnickiego, wielkiego mistrza orderu świętego Stanisława, z funkcji przeora Ukrainy. Tymczasem w 2007 roku w ukraińskiej telewizji publicznej Adin plus Adin, w popularnym talk show, Wiałow wykreował się na ofiarę, na człowieka oszukanego. Pan Juliusz Nowina-Sokolnicki відомий тим, що він, як, він не один такий, їх багато. Він засновувався, звичайно, з метою, скажімо, акумулювання певних коштів від громадян, які спраглі рицарської романтики. А вже як туди потрапляли різні люди, одні через брутальне марнославство, інші, які хотіли придбати собі неіснуючий титул і так далі. Це вже різні питання. Присутній тут Павло Іванович Вялов сам фактично є жертвою лохотрону, бо на той момент, коли, скажімо, він ставав тут великим пріором, він міг не знати, і вся система нашої освіти така, що він міг не здогадуватися, що пан Юліуш Новіно-Сокольницький є шахраєм. Co sądzić o ukraińskiej telewizji Adin plus Adin, która posiadała prawdę o roli, jaką odegrał Wiałów w orderze świętego Stanisława, a mimo tego telewizja ta wolała kłamać, kreując Wiałowa na poszkodowanego? Na początku na Ukrainie ten order szedł bardzo dobrze, bo mieliśmy już 300 członków, tak? I cała prawie elita rządowa była w tym orderze. Ale w pewnym momencie ja dowiedziałem się o pewnych poczynaniach przeora, które nie mogłem akceptować, dlatego został zwolniony poprzedni przeor Wiałów. No w dalszym ciągu działa, jako światowy, prawda, order świętego Stanisława. No i jak wiem, był u zmarłego Ojca Świętego z delegacją z Ukrainy i potem pojechał do patriarchy, do Konstantynopola i wręczył w obu miejsca wielkie kołnierze. Ale nie z trójzębem ukraińskim, tylko z białym orłem. Te kołnierze były wyprodukowane w Warszawie, prawda? Jesienią 2006 roku spotkaliśmy Juliusza Nowinę-Sokolnickiego w Polsce, w Ciechocinku, pod opieką doktora Jana Kwaśniewskiego. Ten sławny twórca diety optymalnej wskazał prezydentowi Sokolnickiemu, jak w zdrowiu wytrwać jeszcze kolejne lata, stosując prądy selektywne i spożywając posiłki we właściwej, przypadającej na 1 gram białka proporcji. Od 3 do 3,5 grama tłuszczy i od 0,5 do 0,8 grama węglowodanów. To działa pod warunkiem, że się tę dietę konsekwentnie stosuje. Kiedy byłem tu w Polsce we wrześniu, to miałem jeden zabieg właśnie w Ciechocinku i ten zabieg wyraźnie mnie pomógł. Ta dieta jest właściwa. Ludziom najtrudniej uwierzyć w prawdę. Przy tym żywieniu optymalnym zapotrzebowanie na jedzenie jest najmniejsze. Chodzi o to, żeby był skład chemiczny podobny do narządu, który jest chory, i najlepszą energię trzeba dostarczać. A najlepsza energia to są związki fosforowe, to są takie akumulatory. ATP tak. Najwięcej występuje w szpiku, w móżdżku, w sercach, w wątrobie, w nerkach, czyli zawsze wędliny podrobowe są lepsze od, tak, od szynki. Ciśnienie powinno być niskie. Jeśli to, co krew rozwozi, jest wartościowe, to nie trzeba przyspieszać ciśnienia. Nie, bezwzględnie, że tak. Bo przyczyną ciśnienia jest mózg. To jest taki rząd zdegenerowany, chory, który podnosi ciśnienie po to, żeby więcej wyszarpać dla siebie, no tak jak nasze rządy w Polsce. W 71 roku Nixon powiedział, do tej pory najlepszy komunista to był martwy komunista. Zmieniamy strategię, obecnie najlepszy będzie tłusty komunista. Nic tak nie niszczy narodu jak otyłość, zwłaszcza u rządzących. Pobyt w Ciechocinku prezydent Sokolnicki wykorzystał, aby się zorientować, w jaki sposób część jego archiwum dotarła na Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika i jak to archiwum będzie udostępniane.
po nawiązaniu stosunków z panem generałem Bakierowskim w Stanach Zjednoczonych zdecydowaliśmy, żeby poszerzyć te zbiory także o ludzi i polityki. Dotarliśmy dzięki pomocy pana generała, dzięki pomocy przyjaciół w Polsce do pana prezydenta, który natychmiast odpowiedział i przyjął naszą prośbę, naszą ofertę. Kiedy czytelnik weźmie do ręki wydane w Polsce po 1990 roku podręczniki do historii, nie dowie się z nich, kim jest Juliusz Nowina-Sokolnicki. Nie istnieje? Jeżeli ja z ludźmi rozmawiam często na temat orderu i mówię, przytaczam nazwisko wielkiego mistrza, to pytają się, kto to jest. Prezydent Polski, ale przecież o takim prezydencie myśmy nie słyszeli. Wszyscy znają Kaczorowskiego. Tyle książek głupich się ukazuje w ostatnich latach. Bardzo głupich, złych, szkodliwych. Nasi historycy, profesorowie, nawet współczesnych działań, nie ruszają tych tematów. Książka, która mnie irytowała w ostatnich latach, to jest takie wydanie trzytomowe Historia drugiej emigracji, wydana przez ośrodek Polskiej Akademii Nauk, bodajże Instytut Badań Politycznych w Warszawie. Autorami są Friszke, Machcewicz i Chabielski. Historia się bardzo skraca i nie jest podana tak, jak rzeczywiście powinna wyglądać. Historia emigracji w każdym aspekcie z powodów politycznych nie była w Polsce badana. Po 90 roku powstało bardzo wiele książek miałkich, naukowo nieistotnych. W ogóle o migracji jest bardzo mało. Prawie, że ten okres się przemilcza migracyjnej walki. Tak jakby komuś zależało, aby ta historia migracji była pasmem samych radości i szczęść, które spotykały Polaków żyjących w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Europie. O konstytucyjnym prezydencie II Rzeczpospolitej, Juliuszu Nowina-Sokolnickim, nie przeczytasz także na stronach najbardziej wpływowego dziennika w Polsce, nazywającego się Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza jest obca, jest gazetą, można powiedzieć, która raczej rujnuje, a nie buduje. Czy kiedykolwiek polska telewizja publiczna zwróciła się do księcia z prośbą o wywiad? Nie. A dlaczego? Właśnie to jest trudno powiedzieć. Dlaczego? Nie ma też miejsca dla Sokolnickiego w centrach londyńskich polskiej emigracji, w Domu Polskim i Instytucie Sikorskiego. Aktywność Juliusza Nowiny-Sokolnickiego udokumentowało wydawnictwo Wers, drukując książki Konstantego Hanfa, Roberta Majki i teksty pióra samego Sokolnickiego. Jest to kontynuacja działalności rządu na uchodźstwie prezydenta Sokolnickiego. Dlaczego Sokolnickiego? Przecież to przebieranie jest oszust. Nie, to nie jest oszust. Był to legalny prezydent na uchodźstwie i te ludzie, którzy za nim stali, byli to prawdziwi polscy patrioci. Kiedy w 2002 roku przygotowywałam się do dokumentacji inwestytury w austriackim Plankenstein, próbowałam korzystać z poczty e-mailowej i konta, jakim dysponuje kierowany przez prezydenta Sokolnickiego order. Natychmiast moja skrzynka była zawirusowana, łączność tą drogą była niemożliwa. Pozostawał tradycyjny list, telefon i faks. Wtedy także pojawił się wirus komputerowy o wdzięcznej nazwie Święty Stanisław. W książce pod tytułem Na marginesie sprawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego o ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Ostoi-Starzewskim prezydent Sokolnicki tak wspomina swoją pierwszą oficjalną wizytę w USA. Aleks mieszkał w dość obszernym domu w stanie Maryland na pograniczu samego Waszyngtonu. Spaliśmy każdy z nas w innym pokoju, ale oczywiście premier i minister Zawisza bywali u mnie, a ja u nich, analizując treść mojego przemówienia, które miało być wygłoszone na oficjalnym przyjęciu. Nie pamiętam już, kto z nas odkrył, że pod łóżkiem umieszczony był podsłuch i że nasze rozmowy były nagrywane. Miałem okazję sprawdzić, że podsłuch był i pod moim łóżkiem i także trzeciego z nas. Wrogowie II Rzeczpospolitej przy okazji chcą robić geszefty na handlu orderami i siać dezinformacje. Dlatego Sokolnicki od lat jest inwigilowany. Dlatego też fałszywi przyjaciele orderu, jak Bogusław Zajączkowski, przenikają do orderu świętego Stanisława, ba, składają przysięgę, by potem szkalować order i jego wielkiego mistrza,
ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Czy wierzysz w konstytucję orderu i prawa w niej zawarte? Wierzę. Czy przyrzekasz stosować je w życiu codziennym? Przyrzekam. Bądź wierny w imię Chrystusa Pana naszego. Amen. W Oleśnicy w imieniu wielkiego mistrza pan Doms złożył bardzo ważne oświadczenie. Mamy wszelkie niezbędne środki, aby na podstawie dekretu o ochronie nazw ludowych podać wszystkich zdrajców do sądu. Rok po tej inwestyturze w Oleśnicy tenże Bogusław Zajączkowski zaczął rozsyłać e-maile poświadczające nieprawdę o orderze i wielkim mistrzu. Śmieszność Zajączkowskiego zauważył nawet tygodnik Nie. Ale to jest gitarka. No gitarka. Ale teraz sobie nie pogra. No jak to? No właśnie teraz pan sobie pogra. Przecież wszyscy wiemy, że gra pan w zespole rockowym. Prosimy o jedną piosenkę. Ale co, ja nie będę stroił. Powinna być nastrojona, bo jak ją kupowałem, to mi stroili na kasie w Biedronce. I jak? Nie no, w co dużo może być. No to prosimy bardzo. Czekam na wiatr, co przepędzi stado czerwonych łabędzi. Stanę wtedy na osiem komuchy ja i prosię. Solidarność, solidarność, moja solidarność. Stanę wtedy na raz komuchy ja i głaz, la la la. Wspaniała inicjatywa księdza Wali przy sanktuarium w Kałkowie Godowie na ziemi świętokrzyskiej jest dzisiaj celem numer jeden pomocy wszystkich kawalerów i dam orderów w Polsce. Jest to sanktuarium, może nowe sanktuarium stosunkowo, bo liczące kilkanaście lat. Zbudowane w tym okresie w Szczerym Polu przez bardzo skromnego księdza Czesława Wale. Ksiądz Czesław Wala, kustosz sanktuarium w Kałkowie Godowie, zbudował też imponującą Golgotę Polską, upamiętniającą tragiczny los polskiego państwa okupowanego od końca XVIII wieku przez Austrię, Prusy i Rosję. I los Polaków po 1939 roku, kiedy nasz naród planowo biologicznie eksterminowano przez hitlerowców i Sowietów. W kałkowskiej Golgocie znajdują się tablice upamiętniające Juliusza Nowinę Sokolnickiego jako prezydenta Polski, jego rządy i jego działalność jako ósmego wielkiego mistrza orderu świętego Stanisława. A ta tablica upamiętnia ofiarodawców. Na sanktuarium te osoby, które złożą ofiary, na sanktuarium będą tu uwidocznione. W lutym 2007 roku rzecznik prasowy Starachowickiej Policji poinformował, że na zlecenie Komendy Wojewódzkiej w Kielcach prowadzone jest dochodzenie, czy nie nadużyto symboli narodowych. Przyczyniła się do tego interpelacja Doroty Arciszewskiej, senatora PRL bis. Tymczasem współtwórcą zdradzieckiej Rady Trzech, tym, który wypowiedział posłuszeństwo Augustowi Zaleskiemu, legalnemu konstytucyjnemu prezydentowi II Rzeczypospolitej, był Tomasz Arciszewski. Taki zbieg okoliczności? Koło się zamknęło? A żeby było ciekawiej, senator Arciszewski pomaga Paweł Stolarczyk, który napisał przedmowę do książki Sokolnickiego w 2002 roku. Też przypadek czy metoda? Udawać przyjaciela, by potem spiskować? Nowinę Sokolnickiego, pana prezydenta, bliżej poznałem go osobiście od kilku lat i mogę powiedzieć, że jest to wybitna osobistość, prawy człowiek. Od wielu, wielu lat uczestniczę w akcjach charytatywnych. Część środków, które uzyskamy z organizacji walki, zostanie skierowana na pomoc dzieciom.
Juliusz Nowina-Sokolnicki robi swoje. Order świętego Stanisława jesienią 2007 roku za zgodą najwyższych władz państwowych i kościelnych brał udział w uroczystości koronowania Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie Godowie. Chcemy ten obraz ukoronować. Taka bowiem jest wola ludu. Takie są tęsknoty serc wiernych. Taka wreszcie jest zgoda Ojca Świętego. Kawalerowie i damy Orderu Świętego Stanisława przywitani zostali przez wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, a dar z ich rąk przyjął prymas Polski kardynał Józef Glemp. Po inwestyturze w Kałkowie Godowie i udziale w koronacji Matki Boskiej Bolesnej, która była wielkim wydarzeniem, ruszyła ofensywa przeciwników prezydenta Sokolnickiego, II Rzeczpospolitej i Orderu Świętego Stanisława. W Kałkowie Godowie przecież nie było intrygantów. Wychodzimy z założenia, że Wielki Mistrz jest suwerenem orderu i szanujemy jego decyzję. Telewizja na żywo transmitowała uroczystość z Kałkowa Godowa, a wśród kawalerów i dam Orderu Świętego Stanisława nie było Iwańczaka, Dworaka, Pagacza, Kwiatkowskiego i Zajączkowskiego. Nie było zdrajców II Rzeczpospolitej. Słowem, Sokolnicki był górą. Swoją bezsilność intryganci wyładowali więc w serii nowych paszkwili e-mailami rozsyłanych rzekomo w imieniu Zajączkowskiego. W bardzo mądrej księdze napisano: po czynach poznacie ich. Juliusz Nowina-Sokolnicki, przegrywając bitwy, wygrywa wojnę. Ponieważ mamy przedstawicieli z kilku krajów tutaj, więc ja zaproponuję toast za prezydenta Rzeczypospolitej, za króla Belgii, za królową Anglii i za prezydenta Ukrainy. A za Busha? Może być za prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzięki prezydentowi Juliuszowi Nowina-Sokolnickiemu wiemy, kim jest Lech Wałęsa, jaką rolę odegrał on w robieniu Polakom wody z mózgu. I wiemy o tym bez rozstrzygania sporów, czy Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki, esbeckim Bolkiem. Dzięki Juliuszowi Nowina-Sokolnickiemu dokładnie też wiemy, kim są następcy Lecha Wałęsy. Dzięki niemu wiemy, jaka i czyja jest dzisiejsza Polska. Politycy, urzędnicy na ciepłych posadkach tworzą swoje statka, wesoła gromadka przemawia do statka, że będzie lepiej, niedobrze mi, weźcie, zagłuszcie ich. Udało nam się w czasie ostatniej uroczystości zaistnieć w trakcie procesji z Wawelu na Skałkę z relikwiami świętego Stanisława, gdzie pokazaliśmy się w zwartej grupie w płaszczach orderowych. Pragnę opisać mój Kościół, w którym przez wieki do ze sobą razem słowo i krew. Słowo nie nawróciło, nawróci krew. Te słowa z poematu Stanisław kardynała Karola Wojtyły w sposób poetycki ukazują najgłębszy sens dzisiejszej uroczystości. Biskup Stanisław ze Szczepanowa był pierwszym Polakiem, który osiągnął najwyższe wówczas wykształcenie. Król Polski Bolesław II Szczodry, zwany też Sprawiedliwym, za udział w spisku uznał go za zdrajcę. 11 kwietnia 1079 roku w Krakowie wykonano na biskupie Stanisławie wyrok śmierci. Książę Bolesław Wstydliwy w roku 1253 przeprowadził kanonizację biskupa Stanisława wyposażoną w spis cudów. Powstała ikonografia, gdzie cud zrośnięcia członków pilnowanych przez orły otrzymał pełną wymowę patriotycznego oczekiwania na zjednoczenie Polski. Święty Stanisław okazał dzieją prawdy. Święty Stanisław pogląca od prawości. Prezydent II Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Juliusz Nowina-Sokolnicki, zarazem ósmy wielki mistrz Orderu Świętego Stanisława, nadal wierzy, że podzielona II Rzeczpospolita w końcu się odrodzi. Wydaje się, że wszyscy rozumiemy, co to jest prawda. A jednak dojście do prawdy tak wiele kosztuje. Prawdę o katyńskim mordzie NKWD ukrywano dziesiątki lat.
Prawdę o orderze świętego Stanisława i jej wielkim mistrzu Juliuszu Nowina Sokolnickim ukrywa się do dziś. Ojczyzno, ty miła, w katakumbach, w podziemiach żyjąca, wiesz, że skąd ci to światło, ta siła, co przy strachem pierś panów twych trąca. On jest twoje. Dusza jest elektromagnetyczna i jest nieśmiertelna. To, co ksiądz profesor Sendlak wykazał w sposób niebudzący wątpliwości i nie ginie nigdy i może być wykorzystywana wielokrotnie. Jak się ma duszę, czyli te pole elektromagnetyczne fale, to można na podstawie tego odbudować cały organizm. W tekstach sumeryjskich były takie z boginią Minaną i z innymi tam bogami, boginiami, że z tych dusz, których nie było widać, można było stworzyć potem właściciela tej duszy. Stąd to wśród ludzi jest to o tym piekle. Piekło, no to dusza jest do niczego. Czyściec, można ją zreperować, może się przydać. No to jest... Ja jestem przekonany osobiście, że
my jesteśmy, mamy duszę niezniszczalną i że żyjemy wielokrotnie na ziemi. Dokładnie tak.